Poproszę następny slajd. Kolejną nieprawidłowością, którą ustaliliśmy, to że ten błąd, który jest popełniony, to nierzetelne przygotowanie poleceń spowodowało, że dodatki były wypłacane osobom nieuprawnionym na oddziałach niecovidowych za kontakt tylko z pacjentem z podejrzeniem z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, nie chorego, za pacjentem z podejrzeniem. Oraz, co też jest bardzo istotne i co stwierdziliśmy, na oddziałach covidowych wypłacano dodatki lekarzom, tylko problem jest taki, że na tych oddziałach w tym czasie, kiedy wypłacano te dodatki, nie było chorych na SARS-CoV-2. Poproszę następny slajd. Kolejnym problemem, kolejną nieprawidłowością wynikającą z nierzetelnie przygotowanych poleceń było to, że wypłacono w maksymalnej kwocie 15 tysięcy złotych dodatki, pomimo zaledwie kilkuminutowego czy jednorazowego udzielania świadczeń zdrowotnych oraz tak sformułowane polecenia umożliwiały wypłatę dodatków kilkukrotnie w danym miesiącu jednej osobie. My ustaliliśmy taką maksymalną kwotę w wysokości 41,5 tysiąca złotych, który dostał jeden lekarz za pracę w jednym miesiącu. Nic tak, proszę Państwa, nie przemawia do wyobraźni jak skan dokumentu, czy jak dokument. Tutaj, proszę Państwa, przedstawiliśmy dwa oświadczenia złożone przez dwóch różnych lekarzy, z tego chyba co pamiętam, w tym samym szpitalu. Oświadczenia dotyczą, na tej podstawie tych oświadczeń wypłacono dodatki covidowe za miesiąc listopad 2020 roku. W oświadczeniu po stronie lewej mamy informację, że 30 listopada lekarz przeprowadził konsultację na izbie przyjęć. Nic nie wiemy, co to oznacza. Wiemy, że przeprowadził konsultację. W jaki sposób, ile czasu poświęcił na tę konsultację, czy była to konsultacja fizyczna w postaci kontaktu z pacjentem, czy konsultacja telefoniczna, nic na ten temat nie wiemy. W drugim przypadku, który może jeszcze jest lepiej to obrazuje tą sytuację, lekarz oświadczył, że miał kontakt przez 3 dni z pacjentem z podejrzeniem lub zakażeniem. 25 listopada 30 minut, 27 listopada 15 minut i 29 listopada 15 minut. W jednym i drugim przypadku te osoby, czyli lekarze, dostali dodatki w wysokości 15 tysięcy złotych. My, proszę Państwa, w tej konferencji, w czasie tej konferencji posługujemy się magią dużych liczb. Mówimy o miliardach, milionach. Problem jest taki, że to nie przemawia do wyobraźni. W związku z tym określmy, co oznacza 15 tysięcy złotych w rzeczywistości polskiej sfery budżetowej. 15 tysięcy złotych, patrząc pod uwagę, że nauczyciel mianowany brutto zarabia około 5 tysięcy, to oznacza 3 miesiące pracy nauczyciela mianowanego. W tym przypadku mam do czynienia z wypłaty 15 tysięcy złotych dla lekarza, który zadeklarował kontakt z pacjentem z podejrzeniem lub chorym, bo nie wiem, czy on był chory, czy był z podejrzeniem, przez godzinę. Zaznaczam, przez godzinę. Jak już wskazałem, omówione nieprawidłowości były wynikiem tego nierzetelnego przygotowania poleceń, błędnie przygotowanych umów przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz to, co jest dla nas było jednym z głównych elementów, który według nas świadczył o złej organizacji tego procederu, ponieważ zrzucono całą odpowiedzialność na dyrektorów szpitali. Dyrektorzy szpitali toczą nieustanne negocjacje płacowe z podległym personelem. Tak naprawdę z punktu widzenia tego, to jest najsłabsze miejsce w systemie tak naprawdę i według nas oni powinni, albo przynajmniej powinni być podani kontroli w zakresie podejmowanych decyzji. I rzeczywiście, proszę Państwa, w czasie naszej kontroli niewielu dyrektorów było takich, którzy potrafili przeciwstawić się oczekiwaniu płacowym podległego mu personelu.